Dzień dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy. Oto rozwiązanie, a raczej początek rozwiązywania konkursu na bazę. Dla wtajemniczonych, tych, którzy będą głosować, nic chyba nie muszę mówić. Dla tych niewtajemniczonych, konkurs polegał na zrobieniu zdjęcia jakiejś miejscówki, która nadawałaby się na przysłowiową bazę, jak już się ten świat będzie kończył. Przyszło 20, nadesłaliście 27 prac i oczywiście tym razem nie będę ja wybierał, tylko wy będziecie wybierać zwycięzcę i zaraz wam powiem, na czym to będzie polegało. Ja wybiorę jedną pracę, która też dostanie nagrodę, ale z tych, które nie będą na podium, czyli wy wybieracie miejsce pierwsze, drugie, trzecie, a ja z tych pozostałych baz wszystkich wybiorę jedną, czyli w sumie dostaniecie cztery paczki, bo to będą nagrody rzeczowe. No pewnie się domyślacie, co to będzie, paczuszka przyjdzie, bo ja te nagrody będę na Allegro kupował, więc najlepiej do paczkomatu, chociaż będzie troszkę ciężka, no na pewno będzie tam ważyła ze 2 kilo albo i więcej. No cóż, nie przedłużając, teraz zobaczycie w dużej wersji wszystkie prace i od dzisiaj będziecie głosować. Właściwie nie, od jutra będziecie głosować. Można robić ankiety na YouTubie w zakładce Społeczność, tam będę wrzucał codziennie cztery prace. Niestety musi to być tak wolno, ponieważ tylko cztery można chyba tam wrzucić. Chyba, że więcej, to wtedy więcej wrzucę. Każda praca z pierwszego miejsca będzie trafiała do ścisłego finału. Ile będzie można głosować? Do 12, czyli jeżeli dzisiaj wrzuciłbym ankietę, to na streamie o godzinie 12 oficjalnie usuwam ankietę, notuję, która praca przeszła i tak dalej. Czyli jak pewnie łatwo można się domyśleć, jest 27 prac, jeżeli w ankiecie mogą być 4, no to 7 osób wchodzi do ścisłego finału. I z tych 7 prac wy wybierzecie później 3 sztuki, najlepsze. Jak to zrobimy, to jeszcze zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że to jest jasne. Ja nie będę tego komentował absolutnie, ponieważ nie chcę, żebyście się sugerowali moimi wyborami. Sami możecie ocenić, które miejsce najbardziej waszym zdaniem nadaje się na tą przysłowiową bazę. Oczywiście dla jednej osoby baza no, może być coś dużego, dla innej coś małego, ukrytego, wedle własnego życzenia. Przechodzi jedna osoba, przypominam, ta z pierwszego miejsca, ta, która do godziny 24 zbierze najwięcej głosów. I chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Niektóre zdjęcia nie są w ogóle podpisane, szkoda. Do niektórych dołączyliście komentarz w mailu, ja oczywiście ten komentarz przeczytałem, no ale on jest tylko tak jakby dla mnie, bo nie chciałbym, żebyście się sugerowali opisami, tylko no, głosowali z pozycji człowieka, który nie ma pojęcia, tak? Co to jest, nie ma pojęcia, gdzie to jest, tylko wizualnie, czy się nadaje na bazę, czy się nie nadaje. Dobra, jedziemy. Właściwie to nie, dzisiaj zrobimy pierwszą. Niech tak będzie, że dzisiaj pierwsze cztery prace. Jak będę dobierał, bo to też jest ważne, prace do konkretnych dziennych głosowań? Otóż będziemy lecieli po kolei, czyli raz, dwa, trzy, cztery, to jest pierwszy dzień, później raz, dwa, trzy, cztery, drugi dzień, raz, dwa, trzy, cztery, kolejny dzień i tak dalej, zajmie nam to prawie tydzień, także nagrody dostaniecie kurierem, wiadomo, tak jak mówię, najlepiej do paczkomatu, ale o tym jeszcze będzie. Jedziemy. Zaczynamy tutaj od Grzegorza praca. Jedziemy dalej, kolega Oskar. Taką bazę
Przysłał. Tutaj zdjęcie niepodpisane. Następnie mamy również zdjęcie niepodpisane. I tu kolejne zdjęcie niepodpisane. I następne. Szybko to przejdzie, ponieważ nie ma tych prac tak dużo. Proszę bardzo, następna niepodpisana baza. Tutaj kolega Fabian podpisał, co to jest, i jeszcze się też podpisał. Dalej mamy od kolegi Tomka. Jeszcze z opisem. Kurka, na tej hulajnodze tu dojechałeś po tych trawach? Ja, to specjalnie chyba było jechane. Jedziemy. Kolega Marcin. Proszę bardzo, Puławy. Następnie tutaj praca niepodpisana. Jedziemy dalej. Praca niepodpisana. I oto 13. praca już chyba, tak. Niepodpisana. 14. niepodpisana. Pokazuję wam duże zdjęcie, bo tam w tej ankiecie będziecie mieli takie małe wersje dosyć, więc no, byłoby ciężko. Kolega Kamil tutaj przysłał. Tutaj niepodpisana. Jesteśmy już za półmetkiem dawno. Tutaj też niepodpisane. Kolega Tomek, proszę bardzo, taka baza. Kolega Marek. Tutaj Piotrek. To już 20, 21. O, wpiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, co to jest. Bo to jest dosyć specyficzna rzecz. Tutaj koleżanka Marzena. Kolega Tomek. 23. praca. Tutaj mamy pan kolega Wojtek. Dwudziesta piąta praca, kolega Łukasz. Tutaj mamy niepodpisane 26 i ostatnie 27. Tak to, moi drodzy, wygląda. Będziecie głosować przez najbliższe ile? 6 albo 7 nawet dni. Nie mogę więcej tych ankiet wrzucić z bardzo prostej przyczyny. Jeden taki post zużywa mi tak jakby slot na powiadomienie na YouTubie. Więc jeżeli wrzuciłbym dużo, algorytm mógł się bardzo mocno wnerwić, że spamuje. Więc będzie jednodziennie. Dzisiaj będzie pierwsze. I to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.